Cześć, witajcie. Gdybyście zapytali mnie o to, co najbardziej zaskoczyło mnie wśród smartfonowych premier na tegorocznych targach MWC, bez wahania odpowiem: firma Tecno. Firma Tecno i jej składany smartfon Phantom V Fold. Jeżeli marka Tecno niewiele Wam mówi, to ja się nie dziwię, ale to nie jest żaden mały, egzotyczny producent. Ta firma jest popularna m.in. w Azji, czy bardzo popularna w Afryce i wraz z marką Itel oraz znaną już u nas marką Infinix wchodzi w skład megakoncernu Transsion Holdings. Firma ta specjalizowała się dotąd w raczej niedrogich urządzeniach dedykowanych na rynki rozwijające się, ale już jakiś czas temu pokazała bardzo ciekawy smartfon Phantom X2 Pro z innowacyjnym aparatem fotograficznym, a teraz pokazuje składaka, Folda. Co prawda ten Fold jakoś specjalnie się nie wyróżnia. Jest to typowa konstrukcja składająca się wzdłuż dłuższego boku z ekranem składanym do wnętrza obudowy. Przypomina inne Foldy, czy to od Samsunga, czy od Xiaomi, czy od Vivo, albo Oppo. W każdym razie jest to o tyle niespodzianka, że po tej firmie, prawdę mówiąc, ja się takiej konstrukcji nie spodziewałem. Ale jest i warto o niej wspomnieć, warto odnotować tą premierę. Tym, co najbardziej odróżnia Tecno Phantom V Fold od konkurentów, jest pokaźna ramka aparatu fotograficznego. Okrągła oprawa na pleckach telefonu kryje całkiem porządny zestaw aparatów. Mamy tam dwie 50-megapikselowe matryce z obiektywem podstawowym oraz teleobiektywem, a także 13-megapikselowy aparat szerokokątny. Zestaw fotograficzny uzupełniają jeszcze aparaty do selfie. 32-megapikselowy po zewnętrznej stronie obudowy w otworku pomocniczego wyświetlacza, a także 16-megapikselowy wewnętrznym elastycznym ekranie. Sercem Tecno Phantom V Fold jest MediaTek Dimensity 9000+, budowany w technologii 4 nanometrów i wspierany przez 12 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X oraz 256 albo 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Zasilanie smartfonu zapewnia akumulator o pojemności 5000 mAh z 45-watowym ładowaniem. Zewnętrzny ekran ma przekątną 6,42 cala i rozdzielczość Full HD+, natomiast wewnętrzny, ten elastyczny, ma rozmiar 7,85 cala i rozdzielczość 2K+. Oba ekrany są wykonane w technologii AMOLED i mają odświeżanie regulowane w zakresie od 10 do 120 Hz. W roli systemu występuje Android 13 z interfejsem HiOS 13 Fold, czyli takim przystosowanym i wykorzystującym możliwości składanego smartfonu, chociażby w zakresie pracy na podzielonym ekranie. No dobra, skoro już jesteśmy na stoisku Tecno, to zerknijmy jeszcze na wspomnianego wcześniej Phantoma X2 Pro. To smartfon o klasycznej już budowie z procesorem Dimensity 9000 oraz pamięciami LPDDR5X i UFS 3.1 w pojemnościach 8/12, jeżeli chodzi o RAM, i 256 GB, jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną. Smartfon ma 6,8-calowy ekran AMOLED Full HD ze 120-hercowym odświeżaniem i szybką Gorilla Glass Victus. Zaś zasilanie zapewnia mu bateria o pojemności 5160 mAh z 45-watowym ładowaniem. Tym, co wyróżnia ten model, to aparat fotograficzny. Ma on wysuwany obiektyw portretowy o ogniskowej ekwiwalentnej 65 mm, który przy okazji może robić za teleobiektyw z dwuipółkrotnym przybliżeniem optycznym. Aparat ten ma matrycę 50 megapikseli i świetną jak na teleobiektyw przysłonę 1,5. Oprócz niego oczywiście mamy tu główny aparat ISOCELL 3.0 50-megapikselowy z matrycą o rozmiarze 1 na 1,3 cala, a do tego jeszcze 13-megapikselowy aparat szerokokątny. Także jest niebiednie, a do tego dosyć ciekawie, jeżeli chodzi o stylizację tego smartfonu. Co ciekawe, model ten występuje również jako podstawka, czyli Phantom X2 różni się w zasadzie jedynie tym, że nie ma wysuwanego teleobiektywu, a do tego ma ten mniejszy, skromniejszy zestaw pamięci. A oto już kolejna nowość Tecno, to jest Camon 19 Pro, czyli średniaczek oparty o Mediateka Helio G96 ze 120-hercowym ekranem Full HD, z aparatem 64 megapiksele, baterią 5000. No ale tym, co tutaj jest najważniejsze w tym telefonie, jest obudowa. Tutaj w tej chwili w dłoniach naszej drogiej Kasi jest naświetlany lampą UV. I po naświetleniu lampą UV, jak widzicie, zmienia sobie kolorki na pleckach. Oto taki fajny bajerek. Widzieliśmy to już swego czasu w Vivo, a przed naświetleniem ten telefon wygląda tak. Też nie banalnie, no ale jednak nie tak kolorowo. Jak sobie wyjdziecie z nim na słoneczko,
No to pozmienia kolorki. Też fajna ciekawostka i na pewno niebanalna. To już równie niebanalnie stylizowany model Technopola 4 Pro. To jest też średniak z Helio G99, z ekranem AMOLEDowym o 90-hercowym odświeżaniu, z aparatem 50 megapikseli na tyle, z podwójnym fleszem podobno, no tak, rzeczywiście jest podwójny. Pamięć 8 plus 256, a to co najfajniejsze w tym telefonie, to oczywiście poza stylizacją, to jego bateria ma pojemność 6000 mAh, czyli całkiem solidną i ładuje się z mocą 45 W. O cenach myślę, że nie ma co gadać, bo porozmawiamy o tym, jak Tecno w końcu wejdzie do Polski. A oto przed Wami najtańsze z prezentowanych tu propozycji Tecno, to są modele serii Spark 10 Pro i 9 Pro, czyli model ciutkę wcześniejszy. Rzucimy okiem, o, znowu ciekawa stylizacja. Oni jednak coś mają z tą stylową. Helio G85 na pokładzie, ekran 6,6 cala Full HD, aparat 50, bateria 5000 z 18-watowym ładowaniem, czyli jak widzicie już jesteśmy półeczkę niżej. Może nie każdemu się spodoba, ale ma to coś. Spark 10 Pro no już jest trochę bardziej klasyczniejszy. Ta ramka coś mi przypomina i te płaskościęte boczki, no średniaczek, tu mamy Helio G88, ekran Full HD 90 Hz i znowu 50 na tyle, 32 z przodu, bateria 5000 z 18-watowym ładowaniem, czyli technicznie dosyć podobny do dziewiąteczki naszej, którą chwilę temu obejrzeliśmy. No i to na tyle ze stoiska Tecno. Jesteście zaskoczeni? Bo ja nie ukrywam, że jestem. To na razie, cześć.